kruszyna. Zawsze jak to słyszę, to tak patrzę i ta kruszyna to nie bardzo. No ja ostatnio też się na sobie zawiodłem, mówię 140 kilo zrobiłem. Nie, oko mają chłopaku 149 i tak. Czyli jednak... Znowu to samo. Ale mimo wszystko jednak forma chyba jest. To tak patrzyłem na to, co tam gdzieś u Ciebie się pojawia i w social mediach, to zadowolony jesteś z tego wszystkiego, co Ci tam ostatnio się wydarzyło. Chciałbym być zadowolony z tego roku, ale nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Zadowolony jestem z pracy z trenerami, zadowolony jestem z pracy ogólnej w klubie, ze wszystkim. Staraliśmy się budować, nie wiem jak tak to będzie. Miałem problemy z wagą i jak widać mam problemy z wagą, a wiadomo, waga tutaj przy szybkości, sprawności jest bardzo ważna, ale ja swoje minusy przykrywam moim brzuszkiem i przekuwam na plusy, więc powinno być dobrze. Kondycję zbudowaliśmy odpowiednią do wagi, do wytrzymałości, do turnieju. Tu też są rundy krótsze. Wiadomo, że ta piąta runda to już jest... Masakra zupełnie. Masakra, kosmos. O, chciałem powiedzieć, przepraszam, kosmos. Jestem taki bardzo nauformowany, więc będę gubił słowa prawdopodobnie. To dobrze, wiesz, bo tak patrzę po twoich kolegach, oni raczej wyciszeni, uspokojeni, trochę euforii potrzeba przed tym chyba, co? Ja tu zawsze się cieszę, to, no, na mojej pierwszej grombie, jak tu przyjechałem, tam troszkę też mieliśmy przeboje tego, wtedy pokonał mnie Michał Bagdziewicz, który teraz przegrał na Glory 84. Dokładnie. Pokonał mnie w Mistrzostwach Polski i tak to spadło na mnie tak nagle, wiesz. To, co już kiedyś mówiłem, ja sobie wymyśliłem za namową mojego kolegi i kumpla Michała Turyńskiego, zresztą jutro, w sobotę się bije o zawodowy pas na Seszelach, nie mógł tutaj ze mną być, że chodź po 30 będziesz się bił w tym, w kickboxingu, albo w boksie, albo nie wiem, no, MMA, ale nie lubimy MMA, to będziesz się w boksie bił. Mówię, po 30? Ja, wszyscy myślą, że ja tu od małego, od 7 roku życia tam się bije, a ja poszedłem na pierwszy trening do trenera Janusza. Trener Janusz mnie zbił, wyszedłem i po co mi to? No i teraz jestem tutaj. No jesteś tutaj, ale to co, to nie żałujesz chyba, mimo że cię trener zbił wtedy, co? Nie, nie żałuję, bo to jest właśnie kwestia charakteru, że to była, to jest jeszcze i była taka stara szkoła, że tych lat 90., że przychodziło się, pach, charakter, a nie ma charakteru, dobra, idzie sobie robić coś tam swojego, albo przychodzi sobie na ten. A tutaj, chodząc takim siniakiem, po takim lewym ten, przychodzę do domu, tam się myję, jeszcze wtedy nie miałem mojej dziewczyny, moje Magdy i tak chodzę po domu bez koszulki. Teraz nie chodzisz bez koszulki? Nie, chodzę bez koszulki, ale to jest miło. Właśnie chodzi o to, że takiego siniaka, takiego miałem siniaka na pierwszym tym. A teraz połamałem rękę, prawda, w walce z Łukaszem i wracam tutaj z powrotem. No właśnie, jak ta ręka? Ręka zaleczona, nalana, spinki poprawione, bo przesunęły się spinki, no, z tym palcem w drugiej walce. Łukasz wykorzystał pięknie moje atuty bicia się nieroztropnego i załatwiłem tą rękę, ale teraz podobno jest dobrze. Fizjoterapeuta mówi, że to ostatni raz mnie składa. I już nie będzie chciał więcej. Nie będzie mnie chciał składać. Więc no, zobaczymy, co mi da tutaj ta walka, ta gromda, jak to pójdzie, czy wszystko się poskłada tak, jak powinno być w głowie. Mówisz o tej głowie, to jest bardzo ważne, ale ja tylko nawiążę jeszcze do jednej rzeczy. Mówisz o tym brzuszku, o tym wszystkim. Mi się zawsze kojarzy Roy Nelson. Nie wiem dlaczego. Ja go bardzo lubię, tego zawodnika. On kiedyś w UFC, teraz troszkę inaczej, ale on zawsze miał taki gest, taki zwyczaj po zwycięskiej walce, kiedy siadał na klatce i robił w ten sposób. Brzuszek, tak. No właśnie, to też może być atut. Kiedyś był na walce, na DSF-ie chyba był, nie jestem pewien, i rozmawiał z Michałem, ja się nie złapałem na jego rozmowy. On mówi, no jestem taki gruby, taki malutki, ja muszę tam szybciutko wszystko pozałatwiać, a później lubię sobie tak pomasować ten brzuszek. Tak, to są te minusy, które przykrywa się tym i przekuwa się na plusy. I to chcielibyśmy tutaj właśnie wyciągnąć. Charakter, mówisz o tym charakterze, wspomniałeś o nim, wróciłeś na gromdę, długo się trzeba było przekonywać, czy to jakieś inne tutaj były jeszcze dodatkowe kwestie, które spowodowały, że jednak zobaczymy cię podczas tych walk na gołe pięści? Wiesz co, w tym roku podjąłem taką decyzję, że odchodzę z korporacji, po 15 latach pracy w korporacji. Właśnie były tam, widziałem filmy też twoje, się tam gdzieś trochę na ten temat wypowiadałeś. Tak, tak, i odszedłem po 15 latach z korporacji, pracowałem u Koreańczyków, pracowałem u ten, wiesz jak jest w korporacji. Tam jest ten pik, który musisz zdobyć, bo jak nie, to jesteś tym
Widzimy się. No, właśnie. Już tak staram się nie chodzić, wbiłem się w ten pik, który musisz dobyć. Jak nie dojdziesz do niego i to też kształtuje charakter, ale też niszczy człowieka. Tam są różnego rodzaju, wiadomo, mobbingi, wyciski, naciski. Ja już tego nie chciałem. Taki duży chłopak dawał się mobbingować? No, to zmali mnie mobbingowali. No co, korporacja. To korporacja. Tacy mali byli najbardziej zajadliwymi tymi działającymi. Odszedłem, chciałem robić coś dla siebie i budować w tym roku, sprawdzić i budować siebie. Poszedłem do Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie trafiłem do 16 debot. Uwielbiam tych ludzi, z którymi tam współpracuję. Wiadomo, dzięki nim też się rozwinąłem, postawili trochę na mnie, na sport, pokazali mi i pomogli. Wojsko to jest trochę inna taka instytucja. Inaczej się tam postępuje, inaczej się myśli i też się tym twardszym człowiekiem. Wiadomo, Wojska Obrony Terytorialnej, bo tak nawiążę do tego, bo to jest to ten punkt wyjścia, gdzie zapewniłem sobie pewien taki spokój. Spokój duszy, spokój ciała. Tak do mnie, jeśli poproszę, wiesz, kawałek. O, widzisz. O. Spokój duszy, spokój ciała. Przyszedłem tam, uczyłem się dużo, bo to są, raz w miesiącu mamy szkolenie dwudniowe, strzelamy, z taktyka w takim, nie będę się zagłębiał. Uważam, że każdy człowiek powinien zapisać się i spróbować do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pamiętasz, kiedyś po internecie krążyły takie obrazki, napakowani chłopacy, polskie chuligany dadzą radę, mimo to, że to był rumuński jakiś obrazek z rumuńskiej siłowni. No ale było coś takiego. Było. I uważam, że ci chłopcy powinni pójść, zapisać się do Wojsk Obrony Terytorialnej, przepracować tam, to są dwa dni w tygodniu, weekend, przepracować tam to i wtedy powiedzieć, jacy są ten. I dzięki temu mogę sobie budować pewną ścieżkę. Ta ścieżka w tym roku nie wypaliła. Też Michał, mój trener, mówił, nie będzie w ten sposób, nie nakręcaj się. Ja chciałem spróbować sport, miałem mieć 6 walk, miałem mieć walkę o pas zawodowy, czekam na tą, bo jestem pretendentem w WKA. Pozdrawiam wszystkich włodarzy WKA. Jestem pretendentem opas. W tamtym roku był COVID, potem był znowu COVID, przedtem był COVID i tak coś się dzieje. Nie mogę zawalczyć o ten pas. I tak we mnie narastało. Nie mogę zawalczyć. Przygotowuję się, nie mogę zawalczyć. Znowu się przygotowuję, nie mogę zawalczyć. I w końcu jak dostałem tą informację, że ręka jest sprawna, możesz wrócić do walki, to podjąłem decyzję, że spróbuję może ten ostatni raz, może jeszcze pójdziemy po pas, tak jak chłopakom napisałem ostatnio, hej chłopaki, wracam do was, to Łukasz się uśmiechnął później i mówi, o, chodź do nas, będziemy się przytulać znowu. No dobrze, przytulania nie będzie raczej, myślę, twarda walka, co? Twarda walka, te wszyscy przeciwnicy, tak patrzę po chłopakach teraz, mówię, ale fajnie. Ale fajnie. To same duże chłopy, no tam wiadomo, te 90 kilo musi być przekroczone, bo inaczej, no, ciężko. To tak jeszcze tylko nawiążę do tego, co mówiłeś. Jak zaczynałeś, jak gdzieś tam trafiłeś na tę salę treningową, trzeba było być charakternym mocno i ten charakter bardzo mocno się liczył, teraz jest troszkę inaczej, mówisz? Tutaj charakternych chłopaków akurat nie brakuje, natomiast generalnie rzecz biorąc, mówisz, że trochę gdzieś tam charakter to jest coś, czego gdzieś niektórym zaczyna brakować? Zaczyna brakować i brakuje takiego... Zmiękczenie jest takie, ja tutaj jestem fajny, na zdjęciach super, wchodzi się na salę, jest takie boom, trafia się do twardej szkoły, jak nie ma tego charakteru, to wypadasz szybciutko. Albo zaczynasz produkować filmiki, jaki to jestem zarąbisty i nagle nakręcać się koniunktura na freak fighty i o, ktoś tam trafił do freak fightu. Ale to zauważyłem właśnie, że tutaj chłopaki wszystkie mają charakter i czy połamią rękę, czy połamią oczodu, czy złamią szczękę, tak jak na trzeciej gromdzie było z złamaną szczęką, albo fajnie. Mówię, o kurde, mocna sprawa. I tego zaczyna brakować na sali. Ludzie przychodzą bardziej dla siebie niż dla budowania swojego ja. I teraz budujemy zarobek. Tak? I chcemy chęci zarobku. Kiedyś siedziałem z takim chłopakiem, który zaczynał MMA, miał jedną walkę na Almie dał i on mówi, że no on propozycji poniżej 10 tysięcy nie bierze. Mówi,
No. Patrz, a kiedyś solówki braliśmy, kiedyś się każdy i nie było problemu, co? No, popatrz na Michała Turińskiego, z naszego karierę, wiesz, jak się układał. Czy on odmawiał kiedyś walki? Pojechał do tego Ukraińca, który teraz niestety nie żyje, walczył na KOK. Pojechał do pretendentów, pojechał do Katalina Morsanu, gdzie był skazany na przegraną, rozniósł go i to jeszcze Katalino nie mógł się pogodzić z tym, że go rozniósł, bo on wygrał. Nie, złamany nos, przestawiona, wciśnięta. I takich właśnie rzeczy brakuje, bo zaczyna się kalkulacja. Pieniądze są ważne, bardzo ważne. Rozwój jest ważny, bardzo ważny. Ja teraz na to cierpię. Nie mam, odszedłem z pracy, pracuję w Wojskach Obrony Terytorialnej, dorabiam sobie i nagle pod koniec roku okazało się, że mówię do mojej Magdy, moja Magdo, nie będę miał za co zapłacić czynszu w tym miesiącu. I co robimy? Nic, no. Gromdę robimy. Idę na gromdę i bijemy się na gromdzie, no. Zobaczymy, co tutaj będzie. Może coś skoczy, może przyjdzie w jakiś sposób. Ale bez tego anturażu przychodzę tutaj, tak? Idę do następnej walki, idę do tego. Nie buduję takiego, tak jak ci wielcy sportowcy mają to wszystko zbudowane, mają te pieniądze i nagle tylko te wybitne jednostki są na tym szczycie, tak jak Tyson Fury czy JJ, tak? No, już nie mówię o Mayweatherze, który do tej... No to aż inna kategoria. Tak, i gdy już masz to wszystko, nagle zaczynasz budować te pieniądze, nagle przestajesz walczyć, nagle przestajesz mieć ten. Wiadomo, to jest ważne, bo trzeba przeżyć, ale jak już masz za dużo, to już wtedy przestajesz być tym człowiekiem, którego budowałeś. To czekamy na twoją walkę, czekamy, żebyś pokazał charakter i żeby ci się poukładało, żebyśmy za co ten czynsz zapłacić. Jak najbardziej, postaram się. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.